Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych? Część trzydziesta pierwsza: pełna sposobność dla wszystkich. Część trzecia: przesłanka trzecia: wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi, a sprzyjających sprawiedliwości. Część pierwsza z dwóch. W poprzednim odcinku wykazaliśmy, że drugi z warunków, czy też przesłanek składających się na możliwość uzyskania zbawienia, to jest, że wszyscy poznają boską prawdę, będzie udziałem całej rodziny ludzkiej. Dzisiaj chcielibyśmy rozpocząć zauważanie, że prawdziwa jest także trzecia przesłanka, to jest, że Biblia uczy, iż wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi, a sprzyjających sprawiedliwości. A w takich warunkach zreformowanie się i życie wieczne będzie oczywiście możliwe nawet dla najsłabszych i najbardziej zdegradowanych. Następujące warunki niesprzyjające grzechowi, a sprzyjające sprawiedliwości staną się dostępne dla wszystkich podczas królowania Mesjasza. Po pierwsze, przekleństwo zostanie zdjęte z ziemi. Izajasza rozdział 61, werset 4. I odbudują pradawne ruiny, ze zgliszcz dźwigną prastare budowle, odnowią zniszczone miasta, rumowiska leżące od pokoleń po drugie, a ziemia stanie się przywróconym rajem. Ezechiela rozdział 36 werset 35, powiedzą raczej. Ta ziemia, niegdyś spustoszona, stała się jak ogród Eden. Miasta, zrujnowane, spustoszone i zburzone, są znów obwarowane i mają mieszkańców. Izajasza rozdział 35 wersety pierwszy i drugi. Niech się raduje pustynia i ziemia wyschnięta. Niech step się weseli i rozkwita jak krokus. Niech bujnym okryje się kwieciem. Niech się cieszy, raduje i weseli, dana jej będzie chwała Libanu, wspaniałość Karmelu i Szaronu. zobaczą chwałę Pana, wspaniałość Boga naszego. Po trzecie, Szatan i jego upadli aniołowie zostaną związani, by nie mogli zwodzić ludzi. Objawienie rozdziału dwudziestej wersety od pierwszego do trzeciego. Następnie zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, który trzymał w ręku klucz do otchłani i ogromny łańcuch. Chwycił on Smoka, dawnego węża, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. Gdy wrzucił go do otchłani, zamknął ją i położył na niej pieczęć, aby smok nie zwodził już narodów, aż płynie tysiąc lat. Potem ma być na krótki czas wypuszczony. Po czwarte, a Chrystus i kościół obejmą władzę dla dobra ludzkości. Psalm 72, werset 8. Będzie panował od morza do morza, od rzeki, aż po krańce ziemi. Objawienie rozdział 20 wersety 4 i 6. Następnie mój wzrok padł na trony. Zasiedli na nich ci którym powierzono sąd. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa oraz z powodu słowa Boga, tych, którzy nie pokłonili się bestii ani jej podobiznie i nie przyjęli znamienia na swe czoło lub rękę. Ożyli oni i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Szczęśliwi i święci ci, którzy mają w Nim udział. Druga śmierć nie ma nad nimi władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa, a panować z Nim będą tysiąc lat. Po piąte, błąd i grzech zostaną na zawsze zniszczone. Izajasza rozdział 25 werset 7 I zerwie na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i całun, który spowijał wszystkie narody. Pierwszy Korentów rozdział piętnasty wersety 25 i od pięćdziesiątego do pięćdziesiątego siódmego potrzeba, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Gdzie jest, o śmierci, Twój triumf? Gdzie jest, o śmierci, Twe żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu, prawo. Bogu jednak dzięki, On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Po szóste, a prawda i sprawiedliwość zwyciężą. Izajasza rozdział jedenasty, werset dziewiąty. Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze, bo znajomość Pana napełni ziemię, jak wody wypełniają morze. I rozdział 61 werset 11, Bo jak ziemia porasta zielenią i jak w ogrodach kiełkuje zasiew, tak wszechmocny Pan sprawi, że wyrośnie sprawiedliwość i wobec wszystkich narodów wzniesie się pieśń chwały. Po siódme, wyrok śmierci zostanie zdjęty z człowieka. Rzymian rozdział 5 wersety 18 i 19, A zatem, jak z powodu występku jednego człowieka wyrok potępiający dotknął wszystkich ludzi, tak też z powodu jednego czynu usprawiedliwiającego do wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie dające życie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Po ósme, a w zamian otrzyma one możliwość restytucji. Dzieje apostolskie rozdział trzeci wersety od dziewiętnastego do dwudziestego pierwszego, a zatem czyńcie pokutę i nawróćcie się, by grzechy wasze były zgładzone. Wówczas nadejdą od Pana czasy ochłody i ześle wam przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Niebo musi go zatrzymać. Dopóki nie nadejdą czasy odnowienia wszechrzeczy, o których Bóg od wieków mówił przez usta swoich świętych proroków. Po dziewiąte, smutek i wzdychanie pieszchną, a radość i szczęście zajmą ich miejsce. Izajasza rozdział trzydziesty piąty werset dziesiąty, i wrócą wykupieni przez Pana, i przyjdą na Syjon z okrzykiem. Wieczna radość będzie nad ich głową, ogarnie ich wesele i radość, a prysną smutek i wzdychanie. Ewangelia Łukasza, rozdział drugi, werset dziesiąty, leczanią przemówił do nich: Przestańcie się bać, bo oto przynoszę Wam dobrą nowinę o wielkiej radości, która będzie udziałem całego ludu. Po dziesiąte, wojny i walki ustaną. Izajasza rozdział drugi werset czwarty. I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi. I przekują miecze swyna ale miesze, a włócznie swyna na sierpy, nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy. Po jedenaste, a ich miejsce zajmą pokój i dobra wola. Izajasza rozdział dziewiąty werset siódmy. Wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, ponieważ je utrwali, oprzeje na prawie i sprawiedliwości, od objęcia rządu aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Ewangelia Łukasza rozdział drugi, werset 14 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.